Z nami Patryk Stankiewicz, Hydrokomplet Grudziądz. Drugie zwycięstwo w drugiej lidze. Wczoraj bardzo dobry mecz derbowy z WSD. Dzisiaj 7-4 z drużyną Vintore z Bydgoszczy. Jednak chyba słaby mecz w waszym wykonaniu. No bardzo słaby mecz w naszym wykonaniu. Bez wyjątków, każdy zagrał słabe zawody. Na szczęście udało się 3 punkty zdobyć i no i oby tak dalej w tej drugiej lidze. W tym momencie no, jesteście liderem, jednak no, jak pokazał poprzedni rok, nie zawsze to zwycięstwo w drugiej lidze może zaprocentować później już w meczach pucharowych. No oczywiście, to zależy, które miejsce się zajmie w tej drugiej lidze tak naprawdę, bo jeśli się zajmie pierwsze, otrzyma się w barażu teoretycznie słabego, najsłabszego przeciwnika z pierwszej ligi, no ale jeśli się przejdzie ten baraż, to już z kolei czeka no, mistrz tej pierwszej ligi, więc nie wiem, które miejsce jest najlepiej zająć. Nie można w ten sposób na to patrzeć, bo wiadomo, potem może to jakoś nie wyjść w tej drugiej lidze, że będziemy liczyć na jakieś tam czwarte miejsce, a gdzieś noga się powinie i odpadniemy w ogóle już z dalszej gry o medale. Kogo na ten moment jeszcze się obawiacie w tej właśnie drugiej lidze? No, myślę, że wszystkich trzeba się obawiać, jak ten dzisiejszy mecz pokazał. Niby teoretycznie przed meczem myśleliśmy, że będzie to dużo łatwiejszy rywal niż twoja szkoła wczoraj, ale no, jak mecz pokazał, nie był to tak naprawdę słaby rywal, dosyć wymagający. Musieliśmy się dużo namęczyć, napocić, żeby wygrać ten mecz. Także dziękuję za rozmowę i jeszcze powodzenia w kolejnych spotkaniach. Dziękuję bardzo.